Dobry wieczór, witam szanownych państwa. Bardzo nie chciałem nagrywać tego materiału, ale niestety wiem, że równie bardzo jest on potrzebny. Jak jesteście ze mną na kanale trochę dłużej niż rok, to zapewne wiecie, że Stworzyłem własny wzór kamuflażowy Legun. Że rok temu przed Bożym Narodzeniem wystartował sklep, że wreszcie to marzenie stało się rzeczywistością, można było kupić produkty w tym kamuflażu, że było to rozwijane, raz było lepiej, raz było gorzej, ale szło do przodu. Niestety już od wakacji w tym roku, a szczególnie od sierpnia września, mimo różnych prób podejmowania działań mających na celu wyeliminowanie różnych pojawiających się problemów, no niestety działania te nie przyniosły skutków. Całkiem niedawno, bo w zeszłym tygodniu, rozeszliśmy się z wspólnikiem, zakończyliśmy współpracę z z firmą, która to obsługiwała i na moment obecny jest to dla mnie zbyt świeże i bolesne. Jeszcze nie wszystkie sprawy są, że tak powiem, zamknięte, zakończone, to nie jest jeszcze czas na to, żeby opowiadać albo co, dlaczego, jak. To co dla mnie jest ważne na dzień dzisiejszy. To... Dzisiaj byłem w magazynie, popatrzyłem, przejrzałem. Mam dostęp do Listy adresowej do rzeczy, kto co kupił i gdzie to trzeba wysłać. Pozbierałem rzeczy, usiadłem do tego, popakowałem i może nie jestem za dobry w te klocki. Jak będziecie otrzymywać te paczki, to przepraszam was, że to niektóre rzeczy są może trochę dziadosko popakowane, poklejone, ale wiecie, dla mnie priorytetem było, żeby zakończyć ten temat, bo wiem, że niektórzy po 2-3 miesiące czekali na te paczki. Więc jak umiałem, tak zrobiłem, spakowałem. Dzisiaj na pierwszy rzut udało mi się 30 sztuk. Myślę, że jeszcze jutro, pojutrze wszystko co tam zalegało powinno mi się udać spakować i wysłać, więc wszystkie te kominy, mundury, naszywki, czapki, co nie zamówiliście, najdalej do piątku wszystko będzie w drodze do was. Bardzo ważnym dla mnie było, żeby kończąc ten projekt, żeby państwo dostali wszystkie zamówione przedmioty, jednocześnie jak ktoś nie daj Boże z jakiegoś powodu nie dostał mimo to swoich rzeczy. Myślę, że to w przyszłym tygodniu już będzie jasne, jak ktoś coś nie dostał. Jak ktoś dostał, nie wiem, przez pomyłkę nie to, co zamawiał, jak jest jakiś inny problem, nie wiem, uszkodzenia, kolor nie taki, cokolwiek, z czym Państwo by się czuli niekomfortowo, proszę Was, żebyście kontaktowali się ze mną na mojego maila irytującyhistorykmałpa.gmail.com. Link zostawię Wam do niego w opisie, piszcie tam do mnie, ja już sobie zrobiłem na to w poczcie osobny folder i z każdym będę wyjaśniał sprawę indywidualnie, dołożę wszelkiej staranności, żeby nikt z Was nie odszedł, czując się poszkodowanym. I jednocześnie przepraszam Was za tę sytuację. Bardzo boli mnie to, bo jestem świadom, że w wypadku tych co najmniej kilkudziesięciu osób w mniejszym lub większym stopniu nadużyłem Waszego zaufania. Szczególnie było mi przykro, jak pakując te paczki zauważyłem, że no niektóre nazwiska to są znajomi, to są ludzie, którzy oglądają mnie, a z którymi zdążyłem się przez te parę lat zakolegować. Tym bardziej... Wewnętrznie osobiście mnie to boli. Teraz będzie wielkie sprzątanie, bo są kwestie prawne i kwestie finansowe, które trzeba pozamykać i powyjaśniać, podliczyć straty. I na dzień dzisiejszy nie chcę się wypowiadać, czy to wróci, czy nie wróci, ponieważ nie wiem, bo na moment obecny jestem tym wszystkim zwyczajnie w świecie przytłoczony. Także jeszcze raz podsumowując, jak macie jakieś pytania, mail jest w opisie. Wszystko, co było zamówione, będzie wysłane. Jak nie w tym tygodniu, jak nie daj Boże się okaże, coś przegapiłem, jest jakiś błąd, to będę to robił do skutku. Jak się nie uda, do skutku oddam kasę. Trudno. Jak będzie ktoś chciał zwrot, też będziemy o tym rozmawiać. Nie ma problemu, to jest Wasza wola. I po trzecie, jeszcze raz przepraszam. A poza tym, jeśli chodzi o inne działania, na szczęście. W innych obszarach, jeśli chodzi o kanał, problemów nie ma. Filmy będą dalej dodawane regularnie. Fundacja dalej pracuje swoim trybem. Wszystko inne jest w porządku. Także myślę, że prędzej czy później, jako tako się z tego podniosę, ale na dzień dzisiejszy to jest świeży i bolesny temat. Najważniejsze, żeby Państwo dostali swój zamówiony towar i byli zadowoleni. Dziękuję, żegnam się i życzę spokojnej nocy.